Dzień dobry, zapraszam na temat 15, a dzisiejszy temat to terror i przebudowa gospodarki w Polsce w latach 1944-56. Od momentu, kiedy na ziemię polskie wkroczyła Armia Czerwona i NKWD, to Polacy spotkali się z niesamowitym terrorem, gwałtami, rabunkami z ich strony. Tutaj wojska sowieckie i w ogóle cała działalność sowiecka była tak naprawdę bezkarna. A ta bezkarność wynikała z tego, że były podpisane umowy z PKWN-em i następnymi rządami Polski Ludowej. Żeby trzymać tą ludność polską w ryzach, żeby ją kontrolować, zaczęto rozbudowywać również aparaty przymusu. I to właśnie powstaje wtedy Milicja Obywatelska, powstaje Urząd Bezpieczeństwa czy Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Całe społeczeństwo polskie poddane zostało terrorowi. Organizowano tortury, przesłuchania z użyciem siły, pokazowe procesy. Wydawano albo wyroki więzienia, ale wydawano też wyroki śmierci. Chodziło o to, żeby całe społeczeństwo sowietyzować, ale pod takim przymusem i zerwać też więzi społeczne, które po prostu ludzi wtedy jednoczyły. Istniało również takie powiedzenie, że kto nie z nami, ten przeciwko nam, więc całe społeczeństwo musiało przyjąć wzór sowiecki jako jedyny słuszny do funkcjonowania dalszego społeczeństwa. Przykładem takiego terroru, takiej represji może być obława augustowska. Kiedy to w lipcu 1945 roku oddziały NKWD postanowiły spacyfikować obszar Puszczy Augustowskiej. Dlaczego akurat ten teren? Ponieważ właśnie przez ten teren przechodził po pierwsze szlak powrotu Armii Czerwonej, ale również tędy przewodził szlak wywozu łupów wojennych do ZSRS. I władze sowieckie postanowiły rozprawić się z działającym tu podziemiem antykomunistycznym, z partyzantką i z ludnością, która wspiera ich działania. I w czasie tej obławy augustowskiej mówi się o tym, że ginie około 2000 osób, i tak naprawdę nie wiemy, gdzie te osoby zostały pochowane. Jest to jeden z przykładów zbrodni ludobójstwa, porównywany również do zbrodni katyńskiej. Zresztą często obława augustowska jest zwana Małym Katyniem. Jednym z najpilniejszych zadań, które komuniści mieli przed sobą po II wojnie, to była odbudowa państwa polskiego. No i tutaj pojawia się takie zapytanie, czy rzeczywiście to była odbudowa, czy bardziej to była przebudowa. Bo fakt, trzeba było odbudować zniszczone państwo polskie, podnieść je z ruin, ale jednocześnie w momencie tej odbudowy dokonywano przebudowy całej gospodarki, całego przemysłu, również życia społeczeństwa na wzór sowiecki. Już we wrześniu 1944 roku PKWN ogłasza reformę rolną, czyli jeszcze jesteśmy pod koniec wojny, a już mamy ogłoszoną reformę rolną, na podstawie której zapowiedziano, że dokonana zostanie parcelacja gruntów. Parcelacja, czyli podział gruntów pomiędzy biednych, małorolnych chłopów. Grunty, które miały być poddane parcelacji, miały to być grunty, czyli tereny, jeżeli ktoś posiadał powyżej 50 hektarów, a na terenach zachodnich powyżej 100 hektarów, musiał wówczas te tereny oddać i podzielić się z biedniejszymi. Jaki był cel tej parcelacji majątków ziemskich? Chodziło o to, żeby przede wszystkim zyskać przychylność średniego tego chłopstwa, tych chłopów małorolnych, biednych, ale również niewykształconych, ponieważ była to wówczas najliczniejsza grupa społeczna. A jaki był skutek? Skutek był taki, że zniknęła po prostu jedna warstwa społeczna, doprowadzono do likwidacji ziemiaństwa, ponieważ to właśnie ziemianie musieli oddać swoje majątki. Oprócz tej parcelacji majątków ziemskich w 1948 roku w rolnictwie ogłoszono, Kominform ogłosił kolektywizację rolnictwa. Oznaczało to, że będą łączone indywidualne gospodarstwa rolne, chłopskie, i będą one łączone w taką zbiorowość i powstaną spółdzielnie produkcyjne.
Oczywiście tutaj chłopi nie godzą się, stawiają bardzo duży opór, w związku z tym władze znowu sięgają do środków przymusu, nakładając albo to jakieś zaległe podatki, albo stosując terror, zastraszenia, ale również na przykład tym zbuntowanym chłopom, którzy nie chcą oddać swoich gospodarstw do spółdzielni, utrudnia się ich dzieciom dostęp do edukacji. Oprócz tych spółdzielni produkcyjnych postanowiono założyć też państwowe gospodarstwa rolne, czyli tak zwane PGR-y, ale one powstawały przede wszystkim na ziemiach zachodnich i na ziemiach północnych. I w połowie lat 50. okazuje się, że to akurat udało się komunistom zrobić, bo na terenach zachodnich i środkowych PGR-y zajmowały od 35 do 40% użytków rolnych. I oczywiście te PGR-y, one były wzorcowane na tych przedsiębiorstwach socjalistycznych. Miały one też zapewnić taką kontrolę nad własnością, można powiedzieć, prywatną chłopów oraz chodzi o to, żeby władze też mogły narzucać, jakie towary będą tutaj przez chłopów dostarczane do państwa. Oprócz tego zajęto się również przemysłem i w 1946 roku zapada decyzja o nacjonalizacji przemysłu. Chodziło o to, że oczywiście zgodnie z sowieckimi wzorami, chodziło o to, że na własność państwa przechodzą wszystkie fabryki, huty, kopalnie i gospodarka będzie centralnie sterowana. To znaczy, że wszelkie decyzje o tym, co będzie produkowane, w jakiej ilości będzie produkowane oraz w jakich latach to będzie produkowane, te wszelkie decyzje będą zapadały w Warszawie. W związku z tym wdrażano tak zwane wieloletnie plany. Pierwszy plan trzyletni został wdrożony w latach 1947-49 i to był trzyletni plan odbudowy państwa polskiego, czyli przebudowy. A następny plan, plan sześcioletni w latach 1950-55 skupiał się przede wszystkim na rozwoju przemysłu ciężkiego, na rozwoju przemysłu zbrojeniowego i chodziło też o to, żeby w hutach, w kopalniach zatrudniać rzesze robotników, którym się będzie jednocześnie wpajało tą ideologię marksistowsko-leninowską. Żeby usprawnić pracę w tych fabrykach, w 1947 roku wprowadzono tak zwane współzawodnictwo pracy, czyli wybierano najlepszego robotnika, który był wyróżniany przez władzę. Dostawał on tytuł przodownika pracy i takim słynnym przodownikiem pracy w Polsce był Wincenty Pstrowski, górnik, który w ciągu miesiąca wykonał 200% normy. Jaką dostał nagrodę? No jego nazwiskiem zaczęto nazywać szkoły, ulice, place. Postawiono mu w latach 70. pomnik oraz nakręcono o nim film. Te wszystkie zabiegi, które były w rolnictwie i w przemyśle, jednak nie polepszały stanu polskiej gospodarki, która była już w bardzo kiepskim stanie ze względu na II wojnę światową. Pod koniec II wojny światowej, żeby troszeczkę uspokoić sytuację gospodarczą, wprowadzono reglamentację żywności, czyli wprowadzono kartki żywnościowe. I w związku z tym, że ta sytuacja po II wojnie oczywiście się nie zmieniła natychmiast, to te kartki pozostawiono po II wojnie i na kartki można było kupić oczywiście te podstawowe produkty spożywcze, jak mąka, mleko, kasze, mięso, tłuszcze, chleb, mleko, ale również na kartki pojawiły się chociażby zapałki, nafta, ocet czy odzież. I dodatkowo, żeby zapobiec jakimś spekulacjom, to wprowadzono cenę tego towaru. Ta maksymalna cena była ustalana oczywiście odgórnie, nie można było jej już podwyższyć. Można było te towary nabyć na wolnym rynku, ale ich zakup to był wydatek po prostu, można powiedzieć, z kosmosu, ponieważ jeżeli chleb na kartki kosztował od 75 groszy do złoty 50, to na wolnym rynku ten chleb potrafił kosztować około 50 zł. Wprowadzając kartki żywnościowe, wprowadzono też pewien podział. Chodziło o to, że tu cały czas władze naciskały na ten wzór robotnika, który będzie po prostu podlegał pod wzór sowiecki i będzie miał wpajane pewne zasady. W związku z tym system kartkowy pozwalał rządzącym na
podporządkowanie sobie pewnej grupy ludności. I tak na przykład okazuje się, że hutnicy czy górnicy otrzymywali kartki z wyższym przydziałem chleba czy mięsa niż pracownicy innych branż. Dodatkowo takie kartki mogły dostać osoby związane z edukacją, czyli wybitni nauczyciele, wybitni naukowcy, oczywiście ci, którzy pracują na potrzeby systemu komunistycznego, to oni też otrzymują taką wyższą kartkę. I tu chodzi o to, żeby przez ten system kartkowy też przywiązać do siebie i zyskać poparcie pewnych grup społecznych. W 1947 roku władze idą dalej w tej sferze tutaj handlowej i w 1947 roku rozpoczyna się bitwa o handel. Jest to nic innego jak likwidacja prywatnych sklepów, ale likwidacja również wszelkiego rodzaju warsztatów i usług. Oczywiście te osoby, które nie chcą się na to zgodzić, trzeba je w jakiś sposób zmusić. A zmusza się przez to, że nakłada się jakieś wysokie podatki, utrudnia im się nabywanie towarów w hurtowniach, już tych takich bardzo buntujących się odsyła się do obozów pracy, a również konfiskuje się majątki. Tak naprawdę ten system kartkowy i to zastraszanie i ta bitwa o handel wcale nie poprawiły sytuacji gospodarczej, wręcz jeszcze bardziej ją utrudniły, ponieważ wtedy, kiedy zniknęły wszelkie sklepiki prywatne, one przeszły pod własność państwową, co jeszcze zwiększyło trudności w zaopatrzeniu, które i tak już to zaopatrzenie praktycznie nie działa. W związku z tym ten system kartkowy niewiele tutaj nam zmienił. I w 1953 roku zdecydowano, że należy ten system zlikwidować, ale jednocześnie wraz z likwidacją systemu kartkowego, z reglamentacją żywności, bardzo mocno podniesiono ceny. Także do roku 1956 mamy dosyć trudną sytuację gospodarczą. Tutaj nam nic się nie zmienia i ten czas powojenny jest okresem trudnym i w rolnictwie właśnie, i w przemyśle, i w handlu. Dziękuję bardzo i do zobaczenia na kolejnych zajęciach.